Czy wiedzieliście, że Halloweenowy Leon trzyma w ręku koszyk na cukierki zrobiony z głowy Poco? A cukierki to tak naprawdę jego mózg? Albo że skin do postaci Gaz, harcerz Gaz, jest łudząco podobny do Russella, czyli młodego, przy kości harcerza z filmu Odlot? Dzisiaj, moi kochani zadymiarze, odkryjemy największe sekrety oraz tajemnice gry Brawl Stars. Więc jeżeli lubicie takie tajemnicze odcinki, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli jesteście nowi, no to subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, wtedy na pewno nie przegapicie kolejnych odcinków. Swoją drogą, powracam już do regularnego nagrywania, więc jeżeli się cieszycie, łapka w górę i zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, moi drodzy, mam dla was pewną niespodziankę i mam dla każdego z was prezent. Jak dobrze wiecie, jutro, 29, startuje premiera nowej gry od Supercella, czyli Squad Busters. I każdy z was na początek może zgarnąć ode mnie 5000 golda za darmo w nowej grze na start. Są tylko dwa warunki do wykonania. Kod Farel w sklepie, czyli klikasz pierwszy link w opisie, następnie naciskasz przycisk wesprzyj twórcę i druga rzecz, 29, jak serwery ruszą, klikasz drugi link w opisie albo skanujesz ten kod QR, który tutaj się wyświetla i dostaniesz na start właśnie z mojego linku 5000 golda. Nie musicie dziękować, wystarczy zostawicie łapeczkę w górę, a teraz sprawdźmy wszystkie tajemnice Brawl Stars. Nie wiem, czy wiecie, ale kilku zadymiarzy posiada ukryte wskazówki w swoich ścieżkach dźwiękowych. Na przykład Daryl ma odniesienie muzyczne do piosenki Ride In. You see me rolling. They see me rolling. I nie jest to jedyna postać, która śpiewa piosenki. Na przykład Charlie także posiada specjalną ścieżkę dźwiękową nawiązującą do piosenki Milkshake. My yo-yo brings all the pain to your face. I to jeszcze nie koniec, ponieważ twórcy gry dodali jeszcze kolejną ścieżkę muzyczną z tej samej piosenki. La la, la la, la. Następną postacią, której teksty zostały zaczerpnięte z pewnych utworów muzycznych, jest Królowa Mrozu Amber. Jest ona oczywistym nawiązaniem do bajki Kraina Lodu. Do you wanna build a snowman? Do you wanna build a brother? You got frozen! Yikes! Detektyw Grey jest inspirowany kultową kreskówką Inspektor Gadget, która była emitowana w latach 80. Sam osobiście zawsze byłem wielkim fanem Inspektora Gadgeta i nawet pamiętam jego hasło. Dalej, dalej! Śmigło Gadgeta. Wtedy śmigło wyskakiwało i mógł Inspektor Gadget latać, przemieszczać się gdzie tylko zechce. Więc moi drodzy, teraz wszyscy piszemy w komentarzu. Dalej, dalej! Kolejny sekret Farela i lecimy z tematem. Biedronka Bee jest inspirowana postacią Lady Book z francusko-japońskiego serialu animowanego Biedronka i Czarny Kot. Emitowana w Korei Południowej oraz Francji w 2015 roku. Major Rosa. Rosa nosi charakterystyczny czerwony beret, które są noszone przez różne formacje wojskowe na całym świecie. Często kojarzone z jednostkami powietrzno-desantowymi, specjalnymi i elitarnymi. Na przykład polska 6. Brygada Powietrzno-Desantowa również nosi czerwone berety. V8-Bit to nie tylko skin do 8-bitowca, który przypomina dystrybutor, który strzela paliwem, ponieważ nazwa wywodzi się od starych samochodów, które posiadały 8 cylindrów. A dodatkowo na głowie 8-bitowca widnieje ozdoba, którą możemy zauważyć na maskach klasycznych amerykańskich aut z lat 40. i 50. Kościany kruk, a głównie jego maska, jest inspirowana postacią doktora Zarazy. Maska była charakterystycznym elementem ubioru lekarzy podczas epidemii dżumy, szczególnie w XVII wieku. Kolejny skin do kruka, czyli Kapitan Kruk, również jest inspirowany pewną postacią, a mianowicie Kapitanem Ameryką. Kolorystyka oraz animacje wskazuje właśnie na tą postać. Tylko zamiast rzucania tarczą, kruk rzuca nożami. Arcywróg Bee. Bee została stworzona na wzór gry typu survival horror Bendy and the Ink Machine z roku 2018. Sam nie grałem w tą gierkę, ale wydaje się być ciekawa. Rekordowy Griff, kiedy stoi w lobby, wyświetla przed sobą hologram, na którym widnieje gra łudząca podobna do klasycznej gry Space Invaders, która została wydana w 1978 roku w Japonii i mogliśmy w nią wtedy zagrać na platformie Atari. Swoją drogą, napiszcie w komentarzu, jaka wasza była pierwsza konsola albo jakie urządzenie było waszym pierwszym, na którym mogliście pograć. Ja, jak byłem mały, moją pierwszą konsolą do gry był Pegasus, gdzie wkładało się dyskietki i miałem na tej dyskietce Contre, Tanki, Mario, Tetris. I to chyba wszystko. Piper i jej parasolka jest uderzająco podobna do postaci z filmu Disneya, Mary Poppins. Posiadająca magiczne moce guwernantka potrafiła latać w filmie na swojej parasolce. Postać Loli jest naprawdę ciekawa. Została zainspirowana francuskim dramatem romantycznym z 1961 roku o nazwie Lola. A w rolę Loli wcieliła się popularna francuska aktorka Anouk Aimée. I powiem wam szczerze, że wygląda faktycznie 1:1 jak Lola. Mocna inspiracja. Kiełek został stworzony na wzór robota z filmu Wall-E. Przynajmniej niektórzy tak twierdzą. Trochę podobny, no ale kiełek nadal jest rośliną, a Wall-E był zwyczajnym robotem. Więc
Średnio mi pasuje ta narracja. Ale na 100% pasuje mi strój jaskiniowca Franka do Freda Flintstona z amerykańskiej kreskówki Flintstonowie. Westernowy Kid, czyli Billy the Kid, jest odzwierciedleniem kontrowersyjnego amerykańskiego przestępcy Henry'ego McCarthy. Pomimo swojej sławy, Billy the Kid był kontrowersyjną postacią. Dla jednych był bohaterem, a dla innych bezwzględnym przestępcą. Za schwytanie Billy the Kida w tamtych czasach można było zgarnąć konkretną sumę pieniędzy, a wystarczyło, że dostarczymy go w ręce policji żywego albo martwego. Niezła historia. Powróćmy z powrotem do Greya. Grey nie na darmo jest szary oraz nazywa się Grey, czyli z angielskiego szary, ponieważ jest on inspirowany postacią Charlie'ego Chaplina, brytyjskiej gwiazdy i ikony kina niemego z lat 20., 30. i 40. Niebieski superstrażnik Brock oraz inne warianty tego zwariowanego skina jest inspirowany kultowym serialem telewizyjnym dla dzieci i młodzieży Power Rangers, emitowanym od 1993 roku. Pamiętam Power Rangers, zawsze się jarałem, zawsze chciałem być białym Power Rangersem. A jak? Zespół deweloperów najwyraźniej uwielbiają stare filmy, a oto kilka dowodów. Ognisty Spike jest kopią postaci z filmu akcji Kick-Ass z 2010 roku. Zrzędliwy Miko to postać Grincha, który chciał zniszczyć święta. Niesamowita Charlie to 1:1 postać Gwen Stacy, czyli pierwszej miłości Spidermana. Bull B-800, inspirowany Terminatorem, czyli T-800, którego rolę wcielił się Arnold Schwarzenegger w filmie Terminator 2. Squeak, pierwsza Breja, jest głównie inspirowany postacią Rambo, którą wcielił się Sylvester Stallone w 1982 roku. Dr. Edgar i Mecha Edgar są inspirowani postacią Doktora Octopusa, który był jednym z najtrudniejszych przeciwników Spidermana. Zła Królowa Pam to w dużej mierze kopia Złej Królowej z bajki Disneya Królewna Śnieżka. Krokodyl Buster to postać wzorowana na australijskim filmie fabularnym Crocodile Dundee z roku 1986. Łowca duchów Gale pochodzi z filmu Pogromcy duchów z 1984 roku, tylko że jego odkurzacz zamiast wciągać przeciwników, no to strzela duchami. Przemytniczka Penny jest poniekąd inspirowana Gwiezdnymi Wojnami i Mandalorianem. Kreskówkowy Spike to najdziwniejszy oraz najbardziej płaski skin w grze Brawl Stars. Jest inspirowany bajką Atomówki, którą mogliśmy oglądać dawno temu na Cartoon Network. Spike wciela się w rolę czwartej Atomówki, czyli mamy już teraz bajkę, bójkę, brawurkę i Spike... Spike? W sumie jakiej płci jest Spike? Facet czy kobieta? Draco jest nową legendarną postacią, która niedługo zostanie dodana do gry. Jego historia jest naprawdę ciekawa. Draco jest gitarzystą heavy metalowym i członkiem nowego trio Dragon Force. A czy wiecie, że istnieje prawdziwy zespół o tej samej nazwie? Draco jest odbiciem lustrzanym super utalentowanego gitarzysty Hermana Lee. Draco posiada również takie same długie włosy, charakterystyczne dla Lee. Zadymiarz Ash z tyłu swojej zbroi, dokładnie na lewym ramieniu, ma narysowaną taką dziwną, charakterystyczną twarz jakiegoś kreskówkowego gościa. Jest to awatar Paula Chambersa, który widnieje na Twitterze. Twarz na zbroi Asha została zamieszczona w ramach podziękowania za stworzenie ponad połowy zadymiarzy w grze Brawl Stars. Mega gest. Obejrzałeś film do samego końca? Zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem i nie zapomnij odebrać darmowego prezentu, a dokładnie 5000 golda w nowej grze Squad Buster, która startuje już jutro, czyli 29 maja. Wystarczy, że masz aktywny kod Farel w sklepie i zeskanujesz ten oto kod, jak wystartują serwery w nowej grze. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się zadymiarze, pa pa!